Czy pani optymizm nie zmalał po tych wynikach? Nie, to jest dobry wynik. Dużo musieliśmy nadrobić. To nie jest łatwo przekonać ludzi, że coś się dzieje źle. Potrzebujemy więcej czasu. Dobrze, że jest druga tura. Różnica między Jarosławem Kaczyńskim a Bronisławem Komorowskim nie jest taka duża. Wielkie szanse dla nas. Jest smutek w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej. Oni zasługują na ten smutek. Muszą przemyśleć. Polska musi być inna.